Panowie, nie róbcie sobie jaj z tego. No chociaż tyle, człowieku, że na tyle było cię stać. Fantastycznie, Iwan! Ależ ty ich oszukałeś! Jak ten chłopaczek z podwórka, taki mój kumpel z Trzepaka. Oj, bydło zaczyna się na trybunach. Jak można rzucać w zawodnika zapalniczką? I znowu coś rzucone, ludzie, co to jest? No panowie, to jest Europa? Opuszczają głowę ponuro, patrząc sobie w czubki butów. No ja ich rozumiem, ja im współczuję. Znowu coś rzucone na parkiet. No przecież tak do na Boga nie można. Pokażcie, co to znaczy być Europejczykiem. Pokażcie, co to znaczy być świętokrzyskim scyzorykiem. To jest nasza odpowiedź na te zapalniczki, na te długopisy i coś jeszcze innego rzuconego na parkiet. Przepychanki, no chamskie zachowanie. Znowu zapalniczki na parkiecie. Jezus Maria, ale wieś. Zapalniczki, długopisy, a za chwilę będą noże. Proszę Państwa, prawdziwa wojna. Pociągam nosem, przełykam ślinę i dalej jedziemy. O Jezus Maria, co tu się będzie działo w Kielcach w rewanżu? Lwie się do bicia. O Jezu, jakie to muszą być emocje, skoro ten niewielki Chorwat tak się zachowuje. Manu, z sercem jesteśmy z tobą. Jakbym mógł, to bym zbiegł tam na dół i zasłonił cię swoją klatką piersiową. Słowo daję. Ach, przyciąłem sobie język, przygniotłem kabel lewą stopą. Czas zatrzymany. Ileż ja bym teraz dał za łyk zimnej wody, niegazowanej. Proszę, jeśli ktoś z Państwa może, proszę mi podać butelkę chłodnej, może nie zimnej, ale chłodnej wody. Takiej, żebym mógł się napić. O Jezu. Nie da rady. Nie przedrą się Państwo tutaj do góry z tą wodą. Nie dacie rady. Nasi żyją. Palce lizać. I znowu ta woda mineralna, która kiedyś była zimna, a teraz jest po prostu ciepła. Ale najważniejsze, że przechodzi przez gardło, zrasza trochę krtani, daje troszkę sił na tę ostatnią minutę pojedynku. Mówili, że Karacić będzie umierał i tak jest, proszę Państwa. Dla mnie to jest pajacowanie, ale sędziowie dali się na to nabrać. Raz jeszcze podkreślam, pajacowanie Igora Karacicia. Zabity, biedny Iguś. Iguś, chłopczyku, kto cię tak skrzywdził? Niedobry Michał Jurecki, a Fedzidziuś, jak można bić niewinnego człowieka? Cieszycie się przy radioodbiornikach? No to się cieszcie,